Dzisiaj rozwiążemy zadanie z egzaminu gimnazjalnego z 2017 roku. Jest to zadanie aż za 4 punkty. Na rysunku przedstawiono graniastosu prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosupa. Zapisz obliczenia. Skoro mamy obliczyć objętość tego graniastosupa, to musimy sobie przypomnieć wzór na tą objętość. Ten wzór to V równa się pole podstawy razy wysokość. To znaczy, że potrzebne nam jest obliczyć, jakie jest pole podstawy, czyli pole tego niebieskiego trójkąta. No i musimy też wiedzieć, jaka jest wysokość tego graniastosupa. Żeby to zrobić, to musimy teraz spojrzeć sobie najpierw na siatkę. W tej siatce pole podstawy, czyli pole tego niebieskiego trójkąta, chodzić nam będzie tutaj o ten niebieski trójkąt. O ten trójkąt chodzi, to jest trójkąt prostokątny. I teraz co w tym trójkącie my już znamy? Wiemy, że dwie dłuższe krawędzie podstawy, czyli tego trójkąta, mają 13 i 12 cm długości. Zatem najdłuższy bok, czyli przeciwprostokątna, to będzie 13, a ten średni bok to będzie 12. I skoro to jest trójkąt prostokątny, to twierdzeniem Pitagorasa możemy obliczyć, ile będzie mieć ten trzeci bok. Twierdzenie Pitagorasa mówi tak, że przeciwprostokątna, czyli bok naprzeciwko kąta prostego, bok najdłuższy, jeżeli się go podniesie do kwadratu, to dostaniemy tyle samo co x do kwadratu plus 12 do kwadratu. Tutaj możemy to spotęgować. 13 do kwadratu to jest 169, a to się będzie równać x do kwadratu plus 12 do kwadratu to jest 144. Teraz te 144 przeniesiemy sobie na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Będziemy mieć 169 minus 144. Odejmujemy te dwie liczby, z tego wychodzi 25. I jeżeli teraz wszystko spierwiastkujemy, to otrzymamy wynik, że x będzie równy 5. Pierwiastek z 25, czyli 5. No to już wiem dużo. Wiem w takim razie, że tutaj jest 5. A skoro ten nasz trójkąt wygląda w ten sposób, to jest trójkąt prostokątny, no to ja już mogę obliczyć pole tego trójkąta, czyli inaczej pole podstawy. Korzystamy z wzoru na pole trójkąta, to jest a razy h dzielone przez 2. No i u nas podstawa tego trójkąta to jest 12, wysokość trójkąta to 5 i dzielone przez 2. To teraz sobie mogę skrócić 12 i 2 i otrzymam, że pole podstawy to będzie 6 razy 5, a to jest 30. Tyle wynosi pole tego trójkąta. Ten trójkąt ma 30, ale ten trójkąt na dole jest do niego przystający, więc jego pole też będzie 30. Więc obydwa te trójkąty, pole tych dwóch trójkątów, to będzie 30 plus 30, a to jest 60. A my wiemy, że pole zacieniowanej części tego graniastosupa, czyli pole tych dwóch trójkątów i tego prostokąta tu w środku, razem to jest 168. Więc jak sobie odejmę 168 minus te dwa trójkąty, to mi wyjdzie 108. I te 108 to będzie pole tego prostokąta. To jest pole tego zielonego prostokąta. Wzór na pole prostokąta to jest P równa się A razy B. I o tym naszym zielonym prostokącie co my wiemy? My wiemy, że tutaj ten odcinek to jest wysokość H. Wiemy też ten drugi bok prostokąta ile ma. To jest tyle samo co w tym trójkącie tutaj. 12 było, więc w tym prostokącie też będzie tutaj 12. Tu i tu. Czyli jeżeli teraz byśmy sobie do tego wzoru podstawili wszystko to, co mamy, to tym razem tak, możemy zamiast litery P, czyli zamiast pola, możemy wstawić obliczoną liczbę 108. Zamiast A, to jest jeden bok prostokąta, to będzie 12. I zamiast litery B możemy podstawić wysokość H. I z tego możemy obliczyć H, jeżeli sobie wszystko podzielimy przez 12, to dostaniemy wynik, że H będzie równe 108 podzielone przez 12. A to znaczy, że H będzie równe 9. No a skoro tak, to już teraz możemy liczyć objętość. Przypominamy jeszcze raz wzór. V to się równa pole podstawy razy wysokość. Ile wynosi pole podstawy, to my już wiemy, to jest 30. Wysokość też już wiemy, że jest równa 9. Czyli 30 razy 9 to jest 270 cm3. No i zgarnęliśmy właśnie 4 punkty na egzaminie gimnazjalnym.